Drodzy bracia i siostry, omawiając pierwszy list Piotra, stwierdzamy, że jest to list o bogatej treści, omawiający wiele zagadnień, poruszający wiele tematów i także nie tylko omawiający kwestie doktrynalne, ale też bardzo praktyczne. Jedną z takich kwestii jest życie rodzinne. Co prawda apostoł Piotr nic nie mówi o dzieciach, ale mówi o wzajemnych relacjach mężów i żon. I rozważmy, jaką postawę mężom i żonom zaleca apostoł Piotr w natchnieniu od Boga. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, pierwszy do siódmego wersetu. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, pierwszy do siódmego wersetu. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Widzimy, że ten fragment jest zupełnie sprzeczny z dzisiejszymi tendencjami w kulturze światowej. A dlaczego? No możemy powiedzieć, że dzisiejszy świat zupełnie wszystko do góry nogami stawia. Rodzina jest celem ataków szatana przez różne organizacje, które dążą do zniszczenia rodziny, bo ona stoi jeszcze na straży takich wartości chrześcijańskich. I jeżeli rozłożą rodziny, łatwiej będzie osłabić całe społeczeństwo i łatwiej będzie przejąć całkowitą władzę nad ludźmi, tak słabymi, tak po prostu niezdolnymi do obrony. I zobaczmy, że są tu jednak wspaniałe rady. Wiadomo, że pierwsza część tego listu, tego fragmentu dotyczy kobiet, które mają mężów niewierzących. Ale nie chodzi o to, że Słowo Boże zaleca, aby chrześcijanie poślubiali kogokolwiek, kto jest nienawrócony. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, werset 39 mówi, żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu. Także chrześcijanin powinien tylko poślubić innego nawróconego, wierzącego chrześcijanina. Taka jest zasada. Nie powinien poślubiać osoby niewierzącej. Ale jeśli już tak jest, że Ewangelia została daną siostrę w związku z osobą niewierzącą i ona się nawróciła, a mąż nie, to zalecenie jest takie. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. To jest ogólnie zalecenie dla wszystkich chrześcijanek, żon, żeby były uległe mężom swoim. A jedynie jest podany taki przypadek, kiedy niektórzy nie są posłuszni słowu, czyli nie są chrześcijanami, nie są wierni Słowu Bożemu. Jak taka chrześcijanka może postępować? Czy wtedy nie ma być uległa, skoro ma męża niewierzącego? Czytamy, że też ma być uległa mężowi niewierzącemu. Oczywiście jest jeden wyjątek. Gdyby mąż nakazywał jej coś, co jest wyraźnie sprzeczne ze Słowem Bożym, albo zabraniałby jej czynić czegoś, co jest obowiązkiem chrześcijanki, no to nie mogłaby tego usłuchać w myśl zasady z dziejów apostolskich, 5 rozdział, werset 29. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale w innych sytuacjach powinna być uległa. I tutaj jak może pozyskać takiego niewierzącego męża? Czytamy bez słowa. Bo niektóre chrześcijanki robią ten błąd, że mając niewierzących mężów, ciągle im prawią kazania, ciągle im głoszą.
albo krytykują, zwracają im uwagę, że to jest niebiblijne, co oni praktykują, co oni wyznają w swojej religii. I po prostu ci mężowie już są zmęczeni tym wszystkim. I to nie przynosi rezultatu. Dużo lepszy efekt daje, kiedy mężowie widzą naocznie czyste, bogobojne życie. Widzą prawość takiej chrześcijanki i takie wspaniałe zalety, wspaniałe cnoty. I tu chciałbym podać taki przykład, który wymienił George Miller, słynny chrześcijanin, który założył sierociniec w Bristolu, który był człowiekiem wielkiej wiary. On pewnego razu był w Niemczech i poznał taką sytuację, że była sobie skromna taka chrześcijanka, bogobojna, dobra żona, ale miała męża nienawróconego, który w dodatku lubił alkohol i nieraz siedział w tej gospodzie do późna i wracał pijany. Ona go zawsze grzecznie witała, pomagała mu się przebrać w piżamę, iść spać i tak zawsze robiła. I on się pochwalił pewnego razu podczas jednej popijawy: wiecie co, założę się z wami, że jak przyjdę do domu i was wszystkich sprowadzę do domu, to żona, jak poproszę ją, żeby, czy zażądam, żeby podała kolację, to wam wszystkim jeszcze poda kolację i jeszcze wszyscy spokojnie zjecie, mimo że jesteście pijani. No oni się z nim założyli, nie mogli w to uwierzyć, że ma taką dobrą żonę, no i przyszli, rzeczywiście ona im podała kolację, grzecznie usłużyła. Ale zaczęli wtedy wszyscy jeden po drugim go napominać. Jak ty możesz tak postępować ze swoją żoną? Masz taką dobrą żonę, ty jej w ogóle nie cenisz. Mimo że to byli pijacy, jednak mieli jakiś swój honor i zaczęli go ganić. I w końcu on pokutował i nawrócił się i też został wiernym chrześcijaninem. I to małżeństwo zostało, można powiedzieć, uratowane. Inna sytuacja jest teraz opisywana na podstawie autentycznego przeżycia w czasopiśmie Ziarno Prawdy. Jest to przeżycie Joyce z Afryki i jej męża Muzikali. Muzikali też był niestety notorycznym pijakiem, bił ją, cały zarobek przepijał, ona pracowała, ledwo udawało się trójkę dzieci wykarmić, ale po prostu zaczęła chodzić do kościoła i nawróciła się. I zmieniła swoje podejście, przestała tak srogo go ganić, jakoś niemile wyrażać jakąś nienawiść za to, co czynił, ale łagodnie podchodziła, tak pokornie do niego. No i w końcu on się zdziwił, jaka to zmiana w niej jest. No i w końcu sam się nawrócił. Rodzina została ocalona, a potem, jak wyczytacie dalej, on w końcu zostanie pastorem nawet. Także żona mu w tym pomoże, mimo że był analfabetą. To jednak, i to jest wszystko na faktach. Także chrześcijanki mogą bardzo wiele zrobić, żeby pozyskać swoich nienawróconych mężów. I tutaj kolejna rada w 3 i 4 wersecie mówi: ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Tak, no jest tu też coś sprzecznego z dzisiejszą kulturą. Chodzi i z kulturą rzymską, w której zakresie żyli odbiorcy listu. Rzymianki lubiły bardzo wyszukane sploty włosów, jakieś wyszukane fryzury. Chrześcijanki nie mają na to zwracać tak bardzo uwagi. Mają skromnie wyglądać, to nie znaczy, że brzydko, ale nie dążyć do jakiejś takiej ekstrawagancji w wyglądzie, w uczesaniu. Złote klejnoty także nie powinny być ozdobą chrześcijanki, czym się będzie wyróżniać. Albo drogie szaty, kosztowne szaty, prawda? Czyli po prostu trzeba zachować pewną skromność. To nie znaczy, że brzydko ma chrześcijanka wyglądać, ale znowu nie ma być ostentacyjna, nie ma po prostu w jakiś sposób zwracać na siebie uwagi, a szczególnie chodzi o prowokujący wygląd. Dzisiejsza moda bardziej odsłania ciało niż je zasłania, bardziej uwypukla jego jakieś zmysłowe kształty niż zakrywa. Także trzeba tutaj modlić się do Boga i znaleźć takie zdrowe rozwiązanie, aby po prostu nie eksponować
jakoś swojej osoby, czy też swoich kształtów. Apostoł Paweł też pisał o tym samym w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w wersecie 9. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Także to jest większa wartość i ta większa wartość to jest ten ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Czy zauważyliśmy, o czym tu apostoł Piotr mówi, że człowiek wewnętrzny, my możemy mieć w sobie wewnętrznego człowieka. Czyli jeden człowiek jakby mieszka w drugim człowieku. Chodzi o tego ducha, o to usposobienie, o tą naszą duszę. Jakie jest nasze wewnętrzne usposobienie? Czy jest to ten niezniszczalny klejnot, który zabierzemy ze sobą do wieczności, łagodnego i cichego ducha? Czy może, jak mówi popularna piosenka, nie będę cicho, nie będę cicho, będę krzyczała, gryzła, drapała. Taka była popularna piosenka przez jakiś czas w Polsce. Prawda? No właśnie, także widzimy, że dla chrześcijanek nie jest to żaden przykład, prawda? Ale spójrzmy na dzisiejsze feministki. Nic to nie ma wspólnego z łagodnym i cichym duchem. Półnaga feministka na Ukrainie ścięła piłą elektryczną krzyż, pokazując, w co uderza ten ruch, tak? W chrześcijaństwo, w jego zasady, w jego podstawy i wiele takich rzeczy robią te kobiety i mówią, że ich ciało należy do nich. Nieprawda, jeżeli już się dziecko, już poczęcie nastąpiło, to już nie jest, to już jest inna, osobna istota, o którą trzeba dbać i którą trzeba kochać. To prawda, że w historii kobiety były poniewierane, były źle traktowane, to prawda, ale feminizm nie jest na to lekarstwem. To jest druga skrajność wykorzystywania zresztą przez złe siły do niszczenia rodziny. Także ten cichy i łagodny duch jest wartościowy. On jedynie ma wartość przed Bogiem. A dlaczego? Tu dotkniemy czegoś więcej niż tylko apostoł Piotr podał, bo tak naprawdę to Pan Jezus ma takiego ducha. Ewangelium Mateusza, 11 rozdział, werset 29. Pan Jezus mówi tak. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Pan Jezus mówi, że jest cichy i pokornego serca, prawda? W Ewangelii Mateusza jest takie błogosławieństwo, Mateusza 5, rozdział, werset 5, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Inne przekłady mówią łagodni. Apostoł Paweł też skierował takie niezwykłe słowa do Koryntian w drugim swoim liście do Koryntian, 10 rozdziale, wersecie 1. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. A zatem to są cechy Chrystusa, ta cichość i łagodność. Oczywiście w przypadku chrześcijanek jest to jeszcze bardziej wymagane, bo pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 11 powiada: kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Także widzimy, że u kobiet jeszcze bardziej jest to miłe, kiedy potrafią takiego ducha zachować, ponieważ w Kościele nie mogą uzurpować sobie miejsca kaznodziejów, nauczycieli, a i w rodzinie nie powinny dążyć do pierwszego miejsca. Co nie znaczy, że chrześcijanki są pod jakimś względem gorsze, bo po prostu mają inne zadania, gdzie mężczyźni z kolei nie potrafią ich wypełnić. Chociażby macierzyństwo jest wielkim powołaniem kobiet, które tutaj mężczyźni niewiele mogą zrobić w tej kwestii. I wiele innych cech mają wartościowych, które służą Kościołowi. Trzeba powiedzieć, że kobiety też są bardzo wierne jako uczennice Chrystusa. Mamy przykłady, że Pan Jezus objawił się Marii Magdalenie jako pierwszej, kiedy zmartwychwstał, bo tak wiernie
trwała przy jego grobie. To widzimy tą odwagę też i wierność. Także mamy tu wiele przykładów na to. I nie jest to nowa rzecz, że Bóg oczekuje od chrześcijanek właściwej postawy, takiego zdrowego ducha, zdrowego usposobienia, skromnego, łagodnego, a nie takiego buńczucznego, drapieżnego. Bo czytamy, że tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. I tu jest nawiązanie do Starego Testamentu. To były kobiety, które nie były tylko, powiedzmy, jakimiś niewolnicami swoich mężów. Nic z tych rzeczy, to nie w tym rzecz. One pokładały przede wszystkim nadzieję w Bogu i przez wiarę w Boga szanowały porządek, jaki jest w rodzinie. I Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Księga Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 12 w Biblii Gdańskiej mówi, że sama w sobie tak mówiła. To znaczy w sercu miała szacunek dla swojego męża. To nie było, że po prostu tylko tak mówiła, w sercu szanowała go jako autorytet. Ale czy to znaczy, że nie mogła wyrazić swojego zdania, że w małżeństwie chrześcijanka też nie może po prostu czasem coś powiedzieć, co niekoniecznie się spodoba mężowi? Mamy przykład, że Sara powiedziała Abrahamowi, żeby wypędził Hagar z Ismaelem, prawda? I Pan Bóg powiedział, wysłuchaj Sary. Pan Bóg zalecił wysłuchanie. Sara miała rację. Także czasami mąż może się mylić. I Bóg zalecił wysłuchanie żony Abrahamowi. I zobaczmy, co mówi Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział, werset 12. Nawet zobaczmy od 9 wersetu. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo się nie podobało Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Czyli widzimy, że ta uległość nie oznacza, że chrześcijanka nie może czasem wyrazić odmiennego zdania od męża i że Bóg nie przychyli się do tego. Także trzeba tutaj nieraz uratować sytuację. Mamy też przykład Abigail, której mąż był niemądry i właściwie jej działanie uratowało całą sytuację. Czasami chrześcijanka może uprzejmie, ale jednak zaproponować jakieś inne rozwiązanie, jeśli mąż w czymś się myli. Tutaj też jest ciekawe, że jej dziećmi stałyście się wy, czyli Sary, takimi duchowymi dziećmi, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Czyli tą ozdobą chrześcijanek jest czynienie dobra, dobre uczynki, między innymi dzieła miłosierdzia. Prawdziwa taka chrześcijańska dobra żona to ma serce nie tylko dla członków rodziny, ale też dla ludzi w potrzebie. Nie żałuje tego, żeby kogoś wesprzeć, kto jest biedny, kto jest w potrzebie, kto jest chory, czy starszy wiekiem. Okaże też miłosierdzie. Nie jest taka samolubna, nie mówi, mój dom jest moją twierdzą, ma otwarte też serce dla innych. Ale niczym nie dajecie się nastraszyć. Co to oznacza? Jeżeli chrześcijanki mają niewierzących mężów, czasami mąż niewierzący może próbować nastraszyć żonę, mówić, wiesz co, ja, jak będziesz chodziła dalej na nabożeństwa, to musisz wybierać albo ja, albo Bóg. Nie powinno dać się nastraszyć. Powinna być mężna, jeśli tak można powiedzieć. Powinna być dzielna i dalej służyć Bogu. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 13, zwraca się do wszystkich w Kościele, że wszyscy mają być mężni, czyli tacy dzielni, także chrześcijanki. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Czyli wszystkich to dotyczy, żeby byli tacy dzielni po prostu. I chrześcijanki też mają być dzielne, mimo że nieraz mają niewierzących mężów, którzy mogą im uprzykrzać życie.
Zauważmy, jak dużo było powiedziane o kobietach, 1 do 6 wersetu. Ale jest jeden werset też i dla mężczyzn, taki trochę dłuższy. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Tak, mężowie mają być wyrozumiali wobec swoich żon. W ankietach, jakie przeprowadzono, jedną z najbardziej cenionych cech przez żony u mężów jest wyrozumiałość. I to jest bardzo potrzebne mężom. A w jakim sensie kobiety są słabszym rodzajem niewieści? Niektórzy uważają, że tu apostoł Piotr nawiązuje do jakichś kulturowych poglądów starożytnych i dzisiaj to już nie dotyczy. Ale badania jednak wskazują, że jeśli chodzi o fizyczną siłę, mężczyźni są generalnie nieco silniejsi, a poza tym kobiety bardziej się kierują emocjami przy podejmowaniu decyzji niż logiką. Bardziej czują niż rozumieją. To nie znaczy, że nie mają swojego rozumowania, ale nieraz się kierują emocjami. Są pod tym względem słabsze. Czasami są takie też i kobiety, które popadają zbyt łatwo w panikę, w jakiś niepokój i po prostu mąż wywiera stabilizujący wpływ. Poza tym, co jeszcze można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie te może tradycyjne układy są nieco zachwiane. Dzisiaj jest wielu mężczyzn, którzy są zniewieściali. Wiele kobiet staje się bardziej przebojowych, przejmuje inicjatywę. Mamy w Niemczech kanclerz Merkel, prawda? Mamy kobiety na wysokich stanowiskach, ale jest to zachwianie tych norm. Mężczyźni muszą być wyrozumiali, kobiety jednak są pod pewnymi względami słabsze, pod innymi z kolei może są silniejsze, bo na przykład wytrzymałość na ból, z tego co nauka podaje, mają większy, a to prawdopodobnie Pan Bóg im dał, żeby łatwiej znosiły rodzenie dzieci. Niemniej mężczyźni mają okazywać szacunek swoim żonom, okazywać cześć, okazywać miłość, bo i one są dziedziczkami łaski życia i one dziedziczą życie wieczne. I tu jest bardzo ważna rzecz, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Jeśli mąż odnosi się niemile do żony w sposób niewyrozumiały, w sposób szorstki, bez szacunku, to jego modlitwy mogą być niewysłuchiwane. Może być po prostu taka rzecz, że wyżej niż sufit nie trafiają. I to jest właśnie rola dla nas jako mężów, żebyśmy po prostu właściwie się odnosili do żon, bo Pan Bóg traktuje te rzeczy bardzo poważnie. Znam przypadek, gdzie jeden z braci nie ma owocnej służby, jest zdolnym kaznodzieją, ale nie ma owocnej służby właśnie przez to, że w jego małżeństwie nie jest najlepiej. I to jest właśnie problem. Także widzimy, że Bóg przykłada wagę do tych rzeczy. Te wzajemne relacje są bardzo ważne, jak się odnoszą żony do mężów i mężowie do żon. I one budują mocne rodziny, a mocne rodziny tworzą mocny kościół, mocne zbory. Więc warto przemyśleć, pod jakim względem jeszcze tutaj nie dopisujemy i zastanowić się, co możemy wprowadzić jeszcze w naszym życiu, jakie zmiany. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy zastosowali się do tych pouczeń i byli przykładnymi małżeństwami, szczęśliwymi, w których panuje Boży pokój. Amen.